Andrzejkowa Zabawa dla Osób Niepełnosprawnych nie jest organizowana pierwszy raz. Skąd idea tej imprezy w tym miejscu? Po prostu od kilku lat już to robimy i co rok jest więcej. Tego roku my zrobili w ten sposób, że oba koła, niepełnosprawnych ruchowo i upośledzonych umysłowo. Jak co roku, chyba od 20 lat nas przyjmuje spółdzielnia mieszkaniowa i tak zostało i tak jest. I cały czas się ciągnie zabawa Andrzejkowa i zabawa Mikołajkowa tutaj. Kto uczestniczy w tych imprezach? No. Przeważnie niepełnosprawni, opiekunowie, ich koledzy, koleżanki, no wolontariat. Po prostu kto chce być z nimi, to jest. Czy spółdzielczy dom kultury jako gospodarz aranżuje te zabawy, organizuje samodzielnie? To znaczy od kilkunastu, tak jak pan odpowiedział, lat, może nawet i 20, właśnie żeśmy prowadzili te Andrzejkowe i nie tylko Andrzejkowe, bo z Mikołajem również spotkania dla obydwu kół. Ponieważ nie było teraz terminu wolnego, zrobiliśmy, że dwa koła zostały dzisiaj połączone, stąd troszeczkę jest nas więcej. To na czym polega ta zabawa dzisiaj? Na różnego rodzaju konkursach. W końcu to są Andrzejki, czary muszą trwać. Pięknie, pięknie. Bardzo ładnie, nikt wizerotów nie zgubił. Nawet malutki, no, prawda. Pięknie. Zapomnij, że to naprawdę możliwe. To naprawdę możliwe.
Piątek, pięknie. Będzie jakimś przyrodnikiem. Proszę bardzo. I tutaj są chętni. Jaki mamy? Naukowiec, pięknie, bardzo ładnie. I jeszcze. Proszę bardzo. So